Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie w programie Gretel realizowanym na moim kanale na YouTubie. E, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem onej z teorem, ona przymiotów ekonomicznych, ale ilościowych tylko, jak badania operacyjne, statystyka opisowa czy matematyczna, e, ekonometria, finanse przedsiębiorstw, prognozy i symulacje i wiele innych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na zadania zadaniamyślnikprojekty.pl A ja Wam chciałam pokazać dzisiaj z ekonometrii, dokładnie z wykorzystania darmowego narzędzia, jakim jest program Gretl, w zakresie powiedzmy takiego elementu jak wyznaczenie wartości krytycznej dla decydowania przy teście F na istotny spadek wariancji resztowej przy ustalaniu stopnia trendu. Chodzi generalnie o to, że gdy wiemy już, że na przykład tak jak akurat może nie na tych danych, ale jeżeli będziemy mieć na przykład do wyboru czy trend jest liniowy, czy jest kwadratowy a mamy na przykład e, 24 obserwacje oczywiście szeregu czasowego, tutaj wiadomo mamy dane przekrojowe, ale gdyby były dane e, mm... Przek, tak, czasowe, to w tym momencie mamy tak, załóżmy, mamy 24 obserwacje e, i mamy ustalić, czy trend liniowy, czy kwadratowy, to zawsze dzielimy w tym teście F na istotny spadek wariancji e, przez wariancję wyższą, przez wariancję niższą. E, jeżeli na przykład nam wyjdzie, że mamy e, powiedzmy e, w liczniku wariancję trendu e, liniowego, to w tym momencie e, właśnie robimy tak 24, min, czyli liczba obserwacji minus stopień trendu i minus 1 to są nasze stopnie swobody jeżeli e, w mianowniku jest e, wariancja resztowa, ale trendu kwadratowego to piszemy 24 minus 2 i minus 1, dlaczego? bo ta dwójka oznacza stopień e, trendu i minus 1 bo zawsze, czyli zawsze jest n minus k minus 1, czyli 24 obserwacji minus Stopień trendu minus 1 i tutaj tak samo 24 jako liczba obserwacji minus stopień e, m, trendu, czyli kwadratowy w mianowniku, jaki się znajduje i minus 1. I w tym momencie e, wpisujemy jeszcze prawostronne prawdopodobieństwo, a więc e, zamiast w ten sposób zapisu konkretnie piszemy już liczbę, że to są 22 tutaj mamy 21, a prawostronne prawdopodobieństwo najczęściej jest to 5%, bo przy takim poziomie e, zawsze badamy, e, zawsze. W większości przypadków e, e, toczy jest nastąpił istotny spadek wariancji przy przejściu strony liniowego na kwadratowy. Jeżeli teraz e, ja sobie kliknę OK, wyskakuje nam wartość krytyczna, którą jak widzicie jest oznaczona F2221, czyli to jest Pierwsze stopnie swobody licznika, drugie stopnie swobody mianownika teraz i przy jakim poziomie istotności e, alfa jesteśmy w stanie zweryfikować tą hipotezę. Wartość krytyczna wyszła nam dwa po przecinku i zasada będzie zawsze taka, że jeżeli nasza e, wartość obliczeniowa przekroczy krytyczną. No to istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że nie ma spadku tego e, wariancji resztowej, na rzecz tego, że jednak spadek wariancji nastąpił, jest dość istotny. Dlatego w tym miejscu. Ja bym e, patrzyła. Aha, czyli na pewno, że lepszy będzie trend e, wyższego rzędu. Jeżeli jednak wyjdzie Wam, że wartość krytyczna jest tą wartością wyższą, czyli to, co obliczyliście, statystyka testu jest niższa od krytycznej, no to nie ma podstaw do odrzucenia e, hipotezy zerowej przy 5%, i można powiedzieć, że istotnego spadku wariancji nie ma i lepiej zostać przy tym trendzie niższego rzędu. Ja kończę omawianie tego zadania naturalnie do czyło, e, powiedzmy u, wykorzystania w programie Gretl czyli do ekonometrii e, szukania wartości krytycznej z rozkładu F to akurat na przykładzie e, testu na istotny spadek wariancji przy przejściu z trendu niższego na wyższy rząd. Jeżeli macie jakieś zapytania dotyczące ekonometrii e, lub zadania konkretnie, jak najbardziej możecie pisać od razu na zadania myślnikprojektymałpa.wp.pl Załączajcie tam od razu swoje pliki z zadaniami, jak będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie ten film, udostępniajcie filmy znajomym i sami korzystajcie z, z Całej udostępnionej przeze mnie wiedzy w miarę uporządkowanej w ramach playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Korzystajcie sami jak najwięcej z tego programu. Gretel, bo jest dobry.